witajcie moi drodzy z tej strony Karolina a to jest podcast na śladowca i dzisiaj chciałabym was zaprosić na podcast który powstał we współpracy z aplikacją do słuchania audiobooków i czytania e-booków Bookbeat dzięki uprzejmości Bookbeat miałam możliwość zapoznania się z ofertą tej aplikacji znalazłam tam ciekawą pozycję która stała się tematem dzisiejszego podcastu Możecie też ją znać z ubiegłorocznego głośnego filmu Ridleya Scott'a, Dom Gucci. Na podstawie tej książki powstał scenariusz do tej właśnie ekranizacji: i jest to książka Dom Gucci, Potęga mody, szaleństwo pieniędzy, gorycz upadku z 2001 roku, wokół której było niemało zamieszania. Jest to historia o świecie wielkiej mody, wielkich pieniędzy oraz wielkiej tragedii, która spowiła tę rodzinę. Dla wszystkich, którzy lubią wersje oryginalne albo szlifować swoje umiejętności językowe, audiobook w aplikacji BookBeat możecie odsłuchać w kilku wersjach i oprócz polskiej mamy tutaj wersję angielską oraz niderlandzką. Historia przedstawiona przez Sarah Gay Forden jest bardzo ciekawa, interesująca i była dla mnie świetnym uzupełnieniem codziennych obowiązków, spacerów albo relaksu. Bookbeat posiada też opcję ściągnięcia interesujących nas pozycji i słuchania ich w trybie offline. Jest to o tyle dobra opcja, że dzięki temu mogę słuchać audiobooków bez obawy o nadmierne zużycie transferu danych czy problemów z odsłuchem, kiedy znajdę się w miejscu, gdzie zasięg sieci delikatnie powiedziawszy nie domaga. Drugą fajną opcją dla mnie jest zmiana tempa odtwarzania, dzięki czemu audiobooków mogę słuchać szybciej albo wolniej, w zależności od tego, czym jestem zajęta. Tak samo jestem zadowolona z tego, że BookBit całkiem trafnie potrafi podpowiadać, które audiobooki mogą mnie zainteresować na podstawie moich wcześniejszych wyborów. A teraz najważniejsze dla Was, moi kochani. Dzięki współpracy z BookBit przynoszę kod, który umożliwia Wam darmowy, 30-dniowy dostęp do aplikacji. Ten kod to naśladowca pisane bez polskich znaków. Dla tych, którzy chcą skorzystać z kodu, oczywiście zostawiam go w opisie filmu razem z linkiem, gdzie już ten kod jest wpisany. Jest to link, który prowadzi Was do założenia konta w BookBit. Proces rejestracji, jak i używanie aplikacji jest bardzo prosty i intuicyjny, a z tym właśnie moim kodem naśladowca bez polskich znaków przez 30 dni zupełnie za darmo macie dostęp do audiobooków i e-booków. Także zachęcam Was do skorzystania z tej promocyjnej oferty. Będzie mi bardzo miło, jeśli wesprzecie mnie w ten sposób, ponieważ nie dość, że dokładacie swoją cegiełkę do budowy tego kanału, to też przez to dajecie mi mega motywację do dalszego działania i dostarczania wam ciekawych historii. Długo zastanawiałam się, jak rozpocząć ten podcast i wychodzi na to, że żeby wszystko miało ręce i nogi, to opowieść tę muszę zacząć od osoby Guccio Gucci. Ucieka on ze swojego rodzinnego kraju Florencji, ponieważ biznes rodziców upada, a oni zajmowali się produkcją słomianych kapeluszy. Guccio wsiada na frachtowiec płynący do Anglii i wkrótce po postawieniu stopy na angielskiej ziemi znajduje pracę w londyńskim hotelu Savoy. Według różnych źródeł Guccio miał pracować jako zmywacz talerzy i wszelkich innych garnków, boj hotelowy, kelner, czy nawet szef wszystkich kelnerów. Według dokumentów hotelowych nie ma jednak żadnych zapisów, które potwierdzałyby, że faktycznie Gucci zatrudniony był w tym hotelu. Jednak dla tej historii przyjmijmy, że tak właśnie było. Młody Guccio ociera się tam o świat sławnych i bogatych ludzi, Mastyczność z Lili Langtry, która jest kochanką księcia Walii, ma kontakt z Sir Henrym Irvingiem, który często jada obiady w restauracji hotelowej, czy też z aktorką Sarą Bernhardt, która traktuje ów hotel jak swój drugi dom. Na jakimkolwiek stanowisku Guccio by nie pracował, ekwiwalent pieniężny jaki otrzymuje jest dosyć niski, a praca bardzo ciężka i wymagająca. Jednak mężczyzna szybko się uczy i przygląda. Patrzy na przepych, patrzy na bogactwo, jakimi otaczali się ludzie, którzy przybywali do hotelu. Widzi skóry, monogramy, bogate tkaniny, czar, splendor, szyk. Jednak nie planuje w tej pracy tkwić do końca swojego życia, więc kiedy kończy etap z hotelem Savoy, znajduje pracę w firmie Wagon Leeds. To firma europejska, firma kolejowa, zajmująca się podróżami na dalekie dystanse. Tam mężczyzna ma okazję obserwować i obsługiwać bogatych ludzi, zajmujących wagony sypialne, podróżujących wygodnie w najdalsze zakątki Europy, gdzie tylko właśnie ów pociąg dociera. Cztery lata później Guccio z oszczędnościami, które udało mu się przez ten czas uzbierać, wraca do Florencji. Po powrocie do domu, Guccio zakochuje się w trzy lata od siebie starszej Ajdzie Calvelli, córce krawca. Ajda ma krawiecki fach w rękach, a miłość Guccia jest tak silna, że wcale nie przeszkadza mu to, że wybranka jego serca ma już czteroletniego syna Ugo z romansu z mężczyzną. Był to mężczyzna śmiertelnie chory na gruźlicę, dlatego też nie mógł poślubić Ajdy. 20 października 1902 roku to Guccio poślubia Ajdę, a Ugo zostaje przysposobiony na jego syna. Trzy miesiące później na świat przychodzi pierwsza córka państwa Gucci, Grimalda. Państwo Gucci będą mieli jeszcze czterech synów, będzie to Aldo, Vasco i Rodolfo i chłopcy przeszli na świat na przełomie lat 1905-1912. Jeśli chodzi o syna Enzo, to niestety on zmarł kiedy był dzieckiem. Pierwszą pracą Guccia był sklep z antykami, kolejnym miejscem stała się firma zajmująca się tworzeniem rzeczy użytkowych ze skóry, w której to firmie Guccio nauczył się podstaw handlu. Kiedy wybucha pierwsza wojna światowa, głowa rodziny ma lat 33 i dosyć dużo gęb do wykarmienia, co jednak nie jest przeszkodą, żeby został on powołany do służby ojczyźnie i Guccio służy, jest kierowcą transportu. Po zakończeniu wojny mężczyzna pracuje dla firmy Francji, która zajmuje się rękodziełem skórzanym we Florencji. I tutaj Guccio uczy się, jak konserwować, garbować skórę, jak ją wybierać, która ma być przeznaczona do obróbki i na co zwracać uwagę. I jest on tak dobry w tym, co robi, że dosyć szybko awansuje na kierownika oddziału firmy w Rzymie. A kategorycznie odmawia wyprowadzki do Rzymu i opuszczenia Florencji, tak więc Guccio musi w każdy weekend wracać do domu, jeśli oczywiście ten czas chciał spędzić z rodziną. Podczas tych podróży Guccio ma dużo czasu na rozmyślanie i rozmyśla o tym, jak bardzo chciałby otworzyć swój własny sklep we Florencji. I tak oto pewnej niedzieli roku 1921 los uśmiecha się do Guccia. Podczas spaceru z Aidą zauważają mały sklepik do wynajęcia, znajdujący się przy wąskiej bocznej uliczce Via della Vigna Nuova i tak oto z oszczędności pana Gucci i pożyczki od znajomego w tym samym roku powstaje działalność gospodarcza Valigeria Gucci Gucci, która zmienia nazwę na Azienda Individuale Gucci Gucci. Samo miejsce, w którym sklepik był umieszczony, też było uśmiechem od losu, ponieważ Guccio celował w bogatą klientelę, a bliskość Via Tornabuoni miała mu to ułatwić. To właśnie przy tej ulicy znamienite rody Florencji budowały między XV a XVII wiekiem swoje bogate i okazałe pałace, w których aktualnie znajdowały się eleganckie restauracje i sklepy. Gucci okupował wysokiej jakości wyroby skórzane od toskańskich producentów, ale także importował z Niemiec czy z Anglii. Wszelkie rzeczy, które miał sprzedawać, wybierał samodzielnie. Pierwszymi towarami w sklepie są torby i walizki. Oprócz sklepu na tyłach budynku stworzył także warsztat, żeby móc wytwarzać własne produkty, które sygnował nazwiskiem Gucci dążył do elegancji i to dążenie dopełniał także elegancki wygląd. Koszula i nienagannie wyprasowany garnitur to był styl, który odziedziczyli Pogučio jego synowie. Oprócz importowania i tworzenia własnych produktów, zajmował się także naprawą wyrobów skórzanych, które przynosili mu klienci, i była to na tyle dochodowa działalność, że wkrótce zatrudnił najlepszych rzemieślników w swoim fachu. Po kilku latach jego działalność była tak ugruntowana, tak rozrośnięta i niezachwiana, że czas było na kupienie większego warsztatu i tak też się stało. Za mostem Trójcy Świętej na przeciwległym brzegu rzeki Arno powstaje drugi warsztat. Na tamten czas Gucci zatrudnia 60 rzemieślników. I jeśli jest taka potrzeba, to oni pracują nawet do późna w nocy, byle tylko wszystkie złożone przez klientów zamówienia były zrealizowane. Firma się rozrasta, dzieci państwa guci dorastają i powoli zaczynają być wciągane w rodzinny biznes. Ugo wykazuje niewielkie zainteresowanie firmą, więc tutaj ojciec zauważa, że wciąganie w cudzysłowie nie ma sensu. Aldo najlepiej radzi sobie w handlu. Vasco dobrze odnajduje się w części produkcyjnej, natomiast Grimalda staje za ladą sklepową razem z zatrudnionym przez Guccio sprzedawcą. Rodolfo, bardziej niż pracę w rodzinnej firmie, woli zająć się działalnością filmową. Guccio był raczej tym bardziej wymagającym ojcem i oczekiwał od dzieci, żeby zwracały się do niego formalnie zamiast. Ty. Podczas posiłku zachowanie pociech miało być nienaganne, natomiast jeśli tak się nie działo, to rzucał w krnąbrnego potomka serwetką. Zawsze Guccio wzbudzał szacunek i był zdystansowany, dosyć oszczędny, co przeniosło się później na Aldo, który będzie napełniał butelki po wodzie mineralnej wodą kranową. Guccio stara się traktować wszystkie swoje dzieci na równi, natomiast Ugo, który nie bardzo chce pracować w rodzinnej firmie, nieco się tutaj wyróżnia na tle pozostałych dzieci. Ponieważ nie ciągnie go do pomocy w firmie, to ojciec znajduje mu pracę u jednego ze swoich znajomych. Człowiek ten, baron, ma dużo ziem w swoim posiadaniu i w związku z czym Ugo zostaje zatrudniony jako zastępca kierownika na jednej z farm na obrzeżach Florencji. Ma to być idealna praca dla krzepkiego chłopaka, który nieco odstaje od rodzeństwa, i wkrótce Ugo zaczyna się przechwalać, jak to świetnie sobie radzi w nowej pracy i jak dobrze tam zarabia. Co bardzo cieszy ojca i Guczjo w związku z tym prosi syna, żeby ten pożyczył mu 30 tysięcy lirów, co wtedy jest równowartością około 1,5 tysiąca dolarów. Senior rodu dzięki tym pieniądzom będzie mógł spłacić zaciągniętą pożyczkę. Ugo jak najbardziej obiecuje pieniądze ojcu, jednak oczywiście ich nie ma. Tak więc zamiast po prostu powiedzieć otwarcie o tym Gucciowi że nie dysponuje taką gotówkę, to kradnie 70 tysięcy lirów z kasy barona, ojcu daje wspomniane 30 tysięcy lirów, a pozostałe zabiera ze sobą, no i po prostu te pieniądze przechula ze swoją dziewczyną, mimo że jest wtedy żonaty. Guccio bardzo się cieszy, że ma takiego zaradnego syna, ale ten uśmiech radości prędko zostaje mu zmazany z twarzy, kiedy dowiaduje się w jaki sposób syn pozyskał te pieniądze. Guccio zatem ustala z baronem, że odda mu dług w kilku transzach po 10 tysięcy lirów. Po dwóch latach działalności, dla Guccia nadszedł moment kryzysowy. Niektórzy dostawcy wydawali mężczyźnie towary na tzw. zeszyt, ale jednak zaczęli się niepokoić, że nie mają pieniędzy od przedsiębiorcy. Z drugiej strony byli klienci, którzy też nie wszyscy płacili za usługi, jakie Gucio im świadczył, i tak właśnie firma rodzinna znalazła się między młotem a kowadłem. Pewnej nocy na rodzinnym zebraniu Gucio Gucci ze łzami w oczach mówi najbliższym, że będzie musiał zamknąć swój sklep, ponieważ każdy dzień otwarcia dłużej będzie pogłębiał jego długi. Chyba że stanie się cud. I można powiedzieć, że stał się taki właśnie mini cud, ponieważ na rodzinnej naradzie był także narzeczony Grimaldy, który pracując w firmie budowlanej Ojca, miał odłożone trochę oszczędności na swoją przyszłość z córką Guccia, w związku z czym zaproponował przyszłemu teściowi pomoc, który Guccio pokornie przyjął. Pożyczka pomogła uratować rodzinny biznes, a Guccio w ciągu kilku miesięcy spłacił swojego przyszłego zięcia. Senior Rodu nie tylko oczekiwał od swoich rzemieślników pracy wytwórczej, ale także pracy twórczej. Zachęcał ich do produkowania oryginalnych produktów, budował wokół siebie wykwalifikowany zespół rymarzy, którzy byli niczym wisienka na torcie w swoim fachu. Biznes szedł tak dobrze, że wkrótce przy Villa del Parione stanął nowy sklep firmy rodzinnej, a i pierwsza miejscówka została rozbudowana. W 1925 roku do pracy w firmie rodzinnej dołącza Aldo, który zajmuje się początkowo dystrybucją produktów dla klientów, którzy mieszkają w hotelach. Wykonuje proste prace sklepowe. Sprząta, a wraz z postępem czasu zajmuje się ustawianiem ekspozycji towarów i sprzedawaniem ich. I w chwili, kiedy Aldo dołącza do rodzinnej firmy ma lat 20, z biegiem czasu rozwija swoje zdolności sprzedażowe, niejednokrotnie wdając się we flirty z klientkami sklepu. Nie ma się co dziwić. Szeroki uśmiech tego przystojnego, niebieskookiego młodego mężczyzny oddziałowuje na serca kobiet, a i sam Guccio, widząc, że dzięki flirtom Aldo zarobki się powiększają, przymyka trochę oko na sposób sprzedaży syna. Jednak i to przymykanie ma swój koniec. Jedna z najbardziej prestiżowych klientek Gucci rozmawia z głową rodu na osobności i wykłada, że oto jej pracownica wdała się w romans z Aldo i ona nalega, żeby Guccio utemperował zachowanie syna, ponieważ w innym wypadku będzie musiała odesłać swoją służącą czy też podwładną do jej domu. A tego owa klientka bardzo nie chce, ponieważ Kobieta romansująca z Aldo, jest dla niej zbyt cennym pracownikiem. Mowa tutaj o Olwen Price, pochodzącej z angielskiej wsi córce stolarza oraz krawcowej z zawodu. Do serca Aldo trafia dzięki swojej skromności i prostocie, a przy bliższym poznaniu okazuje się, że dziewczyna ma ogromny apetyt na przygody. Mężczyzna szybko orientuje się, że spotkania z Olwen to coś więcej niż tylko przelotny flirt. Kiedy Aldo zostaje skonfrontowany z księżniczką Ireną, dla której pracuje Olwen i z Gucciogucci, -Gucci, oświadcza, że opieka nad dziewiętnastolatką nie jest już dłużej zobowiązaniem kobiety. Od tej pory to on zajmie się panną Price. I jak powiedział tak zrobił, a 22 sierpnia 1927 roku para mówi sobie sakramentalne tak. Pierwszym owocem związku tej pary jest Giorgio, który pojawia się na świecie w roku 1928, potem Paolo przychodzi na świat w 1931 roku i rok później Roberto. Małżeństwo Olwen i Aldo nie jest szczęśliwe. Co innego przygody, eskapady, podboje, a co innego osiedlenie się we Florencji pod jednym dachem z władczym seniorem rodu, którego porządki młoda synowa respektować musi. Napięcie na linii Młode Małżeństwo Guccio na chwilę zależało, kiedy Aldo i Olwen przeprowadzają się do własnego domu na przedmieściach Florencji. Młoda matka zajmuje się swoimi pociechami, a Aldo coraz bardziej angażuje się w rodzinny biznes. W małżeństwie przestaje się im układać. Olwen się zmienia, staje się zaborcza, protestuje, gdy Aldo chce, żeby z nim wychodziła. Za każdym razem jako powód podaje opiekę nad dziećmi i nad ich domem. Najmłodszy syn Gucia i Ajdy nie wykazuje chęci, żeby pomagać przy rodzinnym biznesie. Rodolfo mówi o sobie, że nie urodził się, żeby być sklepikarzem, i on chce grać w filmach. W 1929 roku, kiedy chłopak ma lat 17, spotyka włoskiego reżyseria Mario Camerini, który zaprasza młodzieńca na wykonanie testu ekranu, czyli chłopak ma dostać do ręki scenariusz i zademonstrować swoje ewentualne umiejętności. Guccio dosłownie drze włosy z głowy, kiedy się o tym dowiaduje dowiaduje się, ponieważ zaproszenie od reżysera zostaje wysłane pocztą do domu. Senior Rodu wie, że zatrzymanie syna nic nie da, tak więc pozwala mu wyjechać do Rzymu. Reżyser tak polubił tego młodego chłopaka, że obsadził go w jednej z ról w filmie o tytule tłumaczonym na polski jako szyny. Film powstaje w roku 1929 i opowiada historię dwójki młodych kochanków, którzy postanawiają sobie odebrać życie w tanim hotelu przy torach kolejowych, i jest to dramat. Prawdopodobnie ten film jest najgłośniejszy w dorobku filmowym syna Gucci. Rodolfo od swojego debiutu używa pseudonimu Maurizio Dancora. Na jednym z planów filmowych spotyka Sandrę Reywell, a ich filmowa miłość przenosi się do życia codziennego. Para pobiera się w roku 1944 w Wenecji. Ich pierworodny, który pojawił się na świecie cztery lata później, otrzyma imię Maurizio na cześć aliasu, jakim posługiwał się Rodolfo. Sandra to jest tak samo alias, natomiast kobieta oryginalnie ma na imię Alessandra i ona umrze młodo w wieku 44 lat. Na łożu śmierci poprosi swojego męża między innymi o to, żeby Mauricio nigdy nie mówił do żadnej innej kobiety mamo. No i mimo tego, że związek tej dwójki, czyli Rodolfo i Alessandry był nieco burzliwy, no to... Rodolfo finalnie szanuje wolę żony i nigdy nie znajdzie sobie kobiety, która to miejsce zapełni. W roku 1935 Mussolini najeżdża Etiopię. Liga Narodów nakłada na Włochy międzynarodowe embargo handlowe, co wiąże się z faktem, że Gucci nie może importować skór i materiałów potrzebnych do produkcji ekskluzywnych produktów. Senior Rodu myśli wtedy o przebranżowieniu się, żeby jego rodzinna firma nie upadła i przygotowuje fabrykę tak, żeby mogła produkować buty dla włoskiej armii. Pozyskuje jak najwięcej skór lokalnie, a do produkcji dodaje rafię, wiklinę, drewno, stara się do niezbędnego minimum ograniczyć udział skóry w produkcie końcowym. Odkrywa także, że tworzenie mniejszych skórzanych akcesoriów przyciąga nową klientelę do jego sklepu, tak więc w asortymencie pojawią się paski i portfele. W tym czasie Aldo zajmuje się badaniem rynku europejskiego. Uważa, że sklep tylko we Florencji znacznie ogranicza potencjał rozwojowy firmy i udaje się na Podbój Europy i odkrywa, że całkiem dobrze jego pomysł jest przyjmowany chociażby w Rzymie, we Francji, w Szwajcarii czy też w Anglii. Potem wraca do Guccia i toczy z nim prawdziwą batalię o rozszerzenie wpływów marki. Twórca absolutnie nie jest chętny na rozszerzenie wpływów i widzi więcej przeciw niż za jednak w końcu 1 września 1938 roku pierwszy sklep poza Florencją powstaje w Rzymie. Aldo utrzymuje, że tworząc ekskluzywny sklep, nie powinni oszczędzać na niczym. Guccio tylko łapie się za głowę widząc kolejne i kolejne i kolejne rachunki. Sklep zajmuje dwa piętra, parter i pierwsze. Natomiast sam budynek jest trzypiętrowy, więc Aldo razem z Olwen i synami przeprowadza się do Rzymu no i zamieszkuje nad sklepem. Podczas wojny sklep Gucci jest cały czas otwarty i dzięki zarządzaniu przez Aldo przynosi rodzinie dochody. Olwen angażuje się w pomaganie alianckim więźniom w ucieczce. Rodolfo bierze udział w tzw. sekcji rozrywkowej, czyli występuje w niemych filmach komediowych, a Wasko wraca do fabryki we Florencji, gdzie nadzoruje produkcję obuwia dla żołnierzy. Jeśli chodzi o Ugo, to przystaje on do faszystów w Toskanii, co dla rodziny Gucci jest hańbą. Jednak kiedy Olwen dowiaduje się, że szwagier zostaje schwytany i przetrzymywany przez brytyjską armię, najpierw wyprasza lepsze traktowanie dla Ugo, a ostatecznie jego wypuszczenie. Żona Aldo za swoją pracę i za swoje zaangażowanie otrzymuje wyróżnienie, dzięki temu może pociągnąć za szereg sznurków, no i przyczynić się do uwolnienia Ugo. Senior Rodu, mając na uwadze, co Ugo uczynił, siada z nim pewnego dnia do stołu i w zamian za jego udziały w firmie chce mu dać ziemię i pieniądze. Gucio po prostu obawia się, że w związku z działalnością na rzecz faszystów, nowy włoski rząd jako karę mógłby odebrać udziały Ugo w rodzinnej spółce. Syn nie ma tutaj nic przeciwko, obaj panowie dobijają targu. Ugo zakłada swój własny skórzany biznes w Bolonii. Tam zaopatruje w galerie lokalne damy, a i swoje produkty dostarcza także biznesowi ojca. Na powrót na łono rodzinnego biznesu decyduje się Rodolfo, głównie za namową żony. Zdaję sobie sprawę z tego, że filmy nieme wypierane są przez te z głosem, a nowi reżyserzy, jak na przykład Felini, szukają bardziej realnych aktorów, z którymi widz mógłby się utożsamić. Aldo nalega, żeby ojciec przyjął Rodolfo, wszak rodzinna firma się rozrasta, a jemu przydałyby się dodatkowe ręce do pracy. Guccio zgadza się i umieszcza Rodolfo w sklepie we Florencji, bacznie go obserwując, a ten radzi sobie świetnie. Jest miły, szarmancki, błyskotliwy, zdeterminowany i dokładny. Lokalne damy są zachwycone, a zdarza się, że pytają, czy to on nie jest przypadkiem Maurizio d'Ancora. Na co mężczyzna odpowiada, że nie, 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 on nazywa się Rodolfo Gucci. Ojciec widząc jak syn angażuje się w biznes, zaprosi go w roku 1951 do Mediolanu, żeby tam właśnie Rodolfo prowadził kolejny sklep rodzinny. Otwarcie sklepu w Rzymie było decyzją przynoszącą rodzinie duże profity, i sklep matka, że pozwolę sobie tak nazwać ten we Florencji, zostaje daleko w tyle, jeśli chodzi o sprzedaż, w porównaniu do nowo otwartego punktu. Do Rzymu przyjeżdżają amerykańscy i brytyjscy żołnierze, którzy ten popyt podbijają. Dobrem poszukiwanym i pożądanym przez nich są walizki wyposażone w wieszaki, które używane są przez wojskowych do transportowania uniformów. Sklep we Florencji równa do tego w Rzymie, kiedy we Włoszech pojawiają się amerykańscy turyści, by wydawać grube pliki dolarów. Wkrótce Guccio ma jedno zmartwienie, które musi rozwiązać. Produkcja nie nadąża za zapotrzebowaniem klientów. I tak w roku 1953 senior Rodu uruchamia kolejną pracownię. Włoscy rzemieślnicy widzą w firmie Gucci pracodawcę, który zapewnia im pracę od pierwszego dnia, nierzadko od stanowiska praktykanta, aż do dnia ostatniego. Praca dla Gucci jest niczym praca na posadzie państwowej. Inne firmy ulegają zawirowaniom rynku, zwalniają ludzi, wysyłają na przymusowe wolne. Natomiast Gucci produkuje swoje dobra zawsze, ponieważ wie, że cała wyprodukowana galanteria znajdzie swój zbyt. Początkowo projekty toreb pochodzą od rodziny Gucci, ale głowa rodu zachęca każdego pracującego dla niego rzemieślnika, żeby ten samodzielnie testował nowe style, nowe kroje. Wszystko to odbywa się oczywiście pod nadzorem i aprobatą albo dezaprobatą rodziny. Każdy rzemieślnik ma swój własny numer wytłaczany we wnętrzu np. torebki. Każdy jest odpowiedzialny za dany egzemplarz, tworzy ten egzemplarz od początku aż do ostatniego elementu, do ostatniego szwu, i jeśli cokolwiek jest nie tak z daną sztuką, no to yy, dana rzecz wraca do konkretnego pracownika do poprawy. Z każdym jednym pracownikiem warsztatów rodzina Gucci zna się po imieniu, wie o ich problemach, o radościach, o rodzinie. O potrzebach wzięcia dodatkowych pieniędzy na jakieś nieprzewidziane wydatki. Wszyscy jedzą z jednego talerza, tylko niektórzy mają większe łyżki, jak to powiedział Roberto Gucci. Aldo cały czas pracuje nad rozwojem firmy, mimo że prywatnie Gucio kłóci się z synem i torpeduje jego pomysły. No to chodzi do banków i zaciąga kolejne kredyty, żeby móc jeszcze mocniej firmę rozbudować. A tymczasem Aldo odwiedza kolejne metropolie: Nowy Jork, Paryż, Londyn. Po co czekać na klientów, skoro można im wyjść naprzeciwko, a w zasadzie to pojechać do nich? Aldo, biorąc pod uwagę miłość swojego ojca do jakości produktu, tworzy motto marki, które brzmi rozczarowanie spowodowane niską jakością, pamięta się długo po przeminięciu radości spowodowanej niską ceną. Sklep we Florencji odwiedza jeszcze jako księżniczka Elżbieta II, Eleanor Roosevelt, Elizabeth Taylor, Grace Kelly oraz gwiazdy kina, takie jak Catherine Hepburn czy Sofia Loren. Aldo chce otworzyć kolejny sklep poza granicami Europy i celuje w Stany Zjednoczone, a dokładniej w Nowy Jork. Guccio już tutaj nie jest taki chętny do wzięcia kredytu na zachciankę syna. Aldo musi sam postarać się o finansowanie i to mu się udaje. Z kapitałem zakładowym w wysokości 6000 dolarów i pomocą lokalnego prawnika, Aldo otwiera pierwszy sklep w Ameryce, a senior Rodu zezwala na używanie znaku towarowego firmy na rynku amerykańskim. Krótko przed swoją śmiercią Guccio będzie miał okazję zobaczyć sklep w Nowym Jorku. I kiedy Guccio zobaczy na własne oczy te filie w Stanach, po powrocie do domu będzie opowiadał znajomym, że w zasadzie to był jego pomysł z tym otworzeniem sklepu za granicą Europy. A wszyscy, którzy słyszeli tę opowieść, chwalili mężczyznę pod niebiosa, jaki to on jest genialny, rozwojowy i ogólnie to jaki z niego wizjoner. 2 stycznia 1953 roku, 15 dni po otwarciu nowego sklepu w Stanach Zjednoczonych, Gucciogucci umiera. Jak stwierdzi lekarz, jego serce zatrzymało się niczym stary zegarek. Guccio zmarł w wieku 72 lat, a jego żona Aida dołączy do męża dwa lata później, i w chwili śmierci będzie miała lat 77. Senior Rodu przebył długą drogę od pomywacza do milionera, właściciela biznesu ulokowanego na dwóch kontynentach. Za życia nastawiał przeciw sobie swoich synów, co prowadziło do kłótni i wielu niesnasek. Po śmierci Wyklucza z dziedziczenia swoje pierworodne dziecko, córkę Grimaldę. I powodem jest to, że Grimalda jest kobietą. Senior Rodu miał taką niepisaną zasadę, że żadna kobieta nie mogła dziedziczyć kontroli nad firmą, i nie miało tutaj znaczenia, że mąż Grimaldy Giovanni pomógł uratować firmę Teścia przed bankructwem. Grimalda początkowo nie miała świadomości o tej decyzji ojca, dopóki nie chciała uczestniczyć aktywnie w podejmowaniu decyzji biznesowych, a bracia jej tego odmówili. Jak odkryła, Guccio zapisał jej jedynie dom na farmie, trochę ziemi i skromną ilość gotówki. Kiedy ojciec zmarł, z jednej strony Aldo, Rodolfo i Vasco tęsknią za jego sposobem prowadzenia firmy, tym prowadzeniem żelazną ręką, ale z drugiej strony na przykład dla Aldo oznacza to, że będzie mógł bez kłótni, bez forsowania swoich pomysłów na siłę, rozwijać rodzinny biznes i dbać o ekspansję na nowe rynki i tym się zajmuje. Działka należąca do Rodolfo to nadzór sklepu w Mediolanie, a Vasco zajmuje się fabryką we Florencji. Podział obowiązków nastąpił bardzo organicznie i każdy zajmuje się tym, co wychodzi mu najlepiej i co umie robić. Aldo przenosi swoją rodzinę do domu w pobliżu Rzymu jednocześnie sam rzadko bywa w domu, ponieważ dużo i często podróżuje. Jego związek z Olwen funkcjonuje już na zasadzie tylko i wyłącznie na papierze. W jego zagranicznych wojażach towarzyszy mu tajemnicza brunetka Bruna Palumbo. Początkowo związek tej dwójki jest bardzo dyskretny. Aldo uwielbia Brunę, chce, by z nim podróżowała, jej tutaj z kolei nie do końca pasuje status kochanki. Olwen nigdy nie dała swojemu mężowi rozwodu, natomiast jemu to nie przeszkadzało w poślubieniu Bruny, ale na terytorium Stanów Zjednoczonych. Czasem kobieta będzie towarzyszyć mężowi w wojarzach i bywać na salonach, przedstawiając się jako pani Gucci. Natomiast jeśli wydaje Wam się, że przy brunie Aldo nie szuka nowych przygód na boku, no to macie rację, wydaje wam się. Ma on wiele kochanek, a w domu jednej z nich, którą umieszcza na obrzeżach Rzymu, nakazuje zamontować tzw. sekretne drzwi, które ukryją jego obecność przed ciekawskim okiem służących owej kobiety. Jeśli chodzi o klientki, Aldo zdaje sobie sprawę z tego, że większość kupujących to właśnie kobiety. Więc każdy pocałunek dłoni oznacza dla niego kolejną sprzedaną torebkę. W 1959 roku za aprobatą obu braci Aldo przenosi sklep Rzymski na jego aktualnie obecną lokalizację, czyli Via Condotti 8. Dwa lata później otwiera sklep w Palm Beach, dwa lata później pierwszy sklep pojawia się w Paryżu, a w 1972 roku drugi w 1968 roku otwiera sklep w Beverly Hills a otwarcie poprzedza pokaz i gustowne przyjęcie. Rok wcześniej otwarty zostaje sklep przy Via de Torna Buoni, najbardziej elegancki, najbardziej prestiżowy, najbardziej luksusowy sklep, co było marzeniem Aldo Wraz z pojawieniem się luksusowego sklepu Aldo wprowadza uniformy dla sprzedawców, jednak żaden z elementów garderoby nie jest marki Gucci. Byłoby to w bardzo złym stylu, żeby oferować klientom to, co noszą sprzedawcy. Aldo bez reszty oddaje się pracy i poświęca zaledwie 3 do 4 dni w roku na urlop. Natomiast co 2 trzy tygodnie trzej bracia spotykają się we Florencji, żeby rozmawiać o tym, jak idą interesy, czy firma ma jakieś problemy. Jednym słowem jest to spotkanie organizacyjne i mające na celu rozwiązywanie gorących tematów na bieżąco. Tak jak Guccio zachęcał Aldo do wejścia w rodzinny biznes, tak Aldo do tego samego zachęca swoich synów. Roberto do 1962 roku będzie przebywał i nadzorował sklep Gucci w Nowym Jorku, a potem wróci do Florencji i otworzy pierwszy franczyzowy punkt w Brukseli. We Florencji Roberto otworzy także pierwszy punkt, w którym niezadowoleni klienci marki będą mogli składać reklamacje. Ojciec mówi do syna Il Prete, czyli ksiądz, co wynika z religijności Roberto oraz dosyć mrocznego i ponurego stylu bycia. Roberto jest też najbardziej posłuszny i najbardziej konserwatywny. W roku 1956 poślubia bardzo pobożną niewiastę pochodzącą ze szlacheckiej rodziny i razem doczekają się sześciorga dzieci, które na świat przyjdą między latami 1956-1967. Drugi syn Aldo, Giorgio, wraz ze swoją żoną Oriettą Mariotti, przez chwilę mieszkają w Nowym Jorku, jednak tempo życia i bycie nieustannie w cieniu ojca drażni i męczy Giorgio, w związku z czym wraca do Włoch oraz zajmuje się sklepem w Rzymie. Razem z Oriettą mają dwóch synów, i chłopcy na świecie pojawili się w latach 1953 i 1955. Giorgio przytłoczony wielką osobowością ojca, jako ta czarna owca, wyrywa się według Aldo z jedynego właściwego modelu rodzinnego i w 1969 roku decyduje się otworzyć własny sklep, który nazwie Gucci Boutique. Zamierza w nim sprzedawać tańsze akcesoria i tym samym trafiać do młodszych i mniej zamożnych odbiorców. Razem z byłą sprzedawczynią sklepu Gucci opracowali własną linię toreb i akcesoriów, które były produkowane w fabryce Gucci. Kiedy jeden z reporterów pyta Aldo o koncepcję sklepu syna, on odpowiada. On jest czarną owcą w rodzinie, wyszedł z linii owca na małą łódkę, ale wróci. I w zasadzie to Aldo ma rację, ponieważ trzy lata później Gucci wchłania Gucci butik. Młodszy brat Giorgio Paolo mieszka we Florencji i jest uważany za najbardziej kreatywnego z dzieci Aldo. Pracuje w fabryce swojego wuja Vasco i podaje wiele pomysłów na produkty, które niebawem opuszczają fabrykę. Aldo staje się tak samo autorytatywny dla swoich synów jak Guccio był dla niego. Co Paolo nie pasuje i zamiast życia w wielkim świecie woli skupić się na projektowaniu. Wbrew woli ojca zapuszcza wąsy. Wąsy są czymś nieakceptowalnym na twarzach mężczyzn w rodzinie Gucci. W 1952 roku żeni się, a ze swoją żoną y, będzie miał dwie córki: Elizabetę i Patrycję. Dziewczynki przychodzą na świat w latach 1952 i 1954. Paolo w wolnym czasie hoduje gołębie i wkrótce ten motyw wraz z motywem sokoła umieszcza na zaprojektowanych przez siebie szalikach. Gucci są znani także za swoich mokasynów, które cieszą się powodzeniem nie tylko wśród bogatej klienteli, ale także bibliotekarek czy sekretarek, głównie z powodu tego, że są bardzo wygodne. Z jednej strony Aldo jest w niebowzięty, że ruch w sklepie w Nowym Jorku jest duży, ale z drugiej ma obawy, że to może zniechęcić jego luksusową i ekskluzywną klientelę, tak więc kupuje mały punkt sklepik z cygarami, w którym urządza butik tylko z samymi mokasynami i, i tam przekierowuje klientki, które zainteresowane są jedynie kupnem butów. Wkrótce zostaje zaprojektowana męska wersja mokasynów, w które zaopatruje się Sam Frank Sinatra. Od tego momentu kolekcja męskich akcesoriów rozrasta się. Kiedy już symbol statusu Gucci zostaje ugruntowany, czas na projektowanie odzieży. Pierwszymi produktami są sukienki, kolejnym krokiem jest zaprojektowanie odzieży, którą kobiety mogłyby nosić na co dzień. Odzież miała być z zacięciem sportowym, ale być jednocześnie praktyczna. I według słów Aldo, elegancja jest jak maniery. Nie możesz zachowywać się dobrze tylko w środy lub czwartki. Jeśli jesteś elegancki, to powinieneś taki być w każdy dzień tygodnia. I tutaj, reasumując, do 1969 roku marka Gucci jest jedną z nielicznych włoskich marek, które mają swój sklep w Nowym Jorku i jest symbolem statusu na dwóch kontynentach. Rodzina zarządza dziesięcioma własnymi sklepami oraz jednym franczyzowym w Brukseli, a Aldo przez prezydenta Johna F. Kennedy'ego zostaje nazwany pierwszym włoskim ambasadorem w Stanach Zjednoczonych. Kiedy mamy już z grubsza zarysowany background historii, to czas na przedstawienie głównego bohatera, Maurizio Gucci. Jak już powiedziałam wcześniej, jako pięcioletni chłopiec stracił swoją mamę Alessandrę, a ojciec obiecał umierającej żonie, że nigdy nie będzie w jego życiu kobiety, do której syn będzie mówił per mamo. Od tego czasu jedyną kobietą spoza rodziny w życiu Mauricja, z którą chłopak ma częsty i bliski kontakt, jest jego guwernantka Tulia, odpowiadająca za jego wychowanie. W Mediolanie młody Gucci mieszka ze swoim ojcem, z Tulią oraz z Franco Solari, asystentem i jednocześnie osobistym kierowcą Rodolfo. Budynek, w którym mieszkają, stoi naprzeciwko posterunku policyjnego, co w dobie porwań bogatych ludzi dla okupu jest dla Rodolfo idealnym miejscem. Każdy dzień w mieszkaniu przy ulicy Corso Monforte wygląda podobnie. Cała czwórka zjada wspólne śniadania, po czym Rodolfo idzie do sklepu przy Via Monte Napoleone wraca, kiedy nadchodzi czas obiadu i nalega, żeby syn nie odrywał się od posiłku, dopóki wszyscy nie skończą jeść. Potem Rodolfo zamyka się w piwnicy budynku, gdzie zorganizował miejsce do oglądania swoich niemych filmów i wspomina te czasy, kiedy był aktorem. Mauricio wtedy wychodzi spotykać się z przyjaciółmi. Rodolfo bardzo często wyjeżdża w interesach, a jego syn czuje się przez to jeszcze bardziej samotny. Przedwczesna śmierć matki sprawiła, że przez bardzo długi czas nie był w stanie wypowiedzieć słowa mama i kiedy wypytuje o Alessandrę, mówi o niej per ta osoba. Rodolfo, chcąc pokazać synowi, jaka była jego żona, pracuje nad swoim projektem życia. Ze wszystkich filmów, jakie posiada, czy były one czy były to produkcje z wielkiego ekranu, czy z domowego archiwum, montuje sceny, w których widać żonę. Dzięki temu udaje mu się stworzyć dzieło pełnometrażowe, któremu nadaje tytuł film w moim życiu. Rodolfo pokazuje swoje dzieło synowi, czym doprowadza go do łez. Junior widzi na ekranie matkę jako młodą aktorkę, romantyczną pannę młodą, kochającą żonę i matkę. Widzi portret kobiety, o jakim nie miał pojęcia. Kiedy Mauricio nieco dorósł, ojciec oczekuje od niego, że ten po szkole i w weekendy będzie pracować w sklepie zgodnie z rodzinną tradycją. W wakacje, zamiast odpoczywać, Mauricio był wysyłany do Nowego Jorku, do Aldo, tam pomagał w prowadzeniu sklepu. Relacja Rodolfo i Mauricia jest zdominowana przez zaborczość i strach o syna. Nawet kiedy chłopak jeździ rowerem w okolicy, to i tak Franco musi być gdzieś w pobliżu, żeby podglądać młodego Gucci. Kiedy chłopak ma lat 17, poznaje swojego najlepszego przyjaciela, starszego o 12 lat, Luigi Pirovano. Mężczyzna ten zatrudniony jest przez Rodolfo, żeby woził go w podróże służbowe. I kiedy Mauricio zdarza się dostać mandat, albo chce zabrać jakąś dziewczynę na randkę, no to Luigi potajemnie mu pomaga. Rodolfo uświadamia syna, że ponieważ nosi nazwisko Gucci, to wiele dziewcząt w okolicy chciałoby wbić swoje szpony w tak doskonałą partię. I z grubsza, syn nie daje powodów do zmartwienia ojcu, aż do dnia 23 listopada 1970 roku. Kiedy Patrycja Reggiani zarzuca swoje sieci na Maurizio Gucci? Ona ma wtedy lat 21, a on jest od niej o rok starszy. Ich ścieżki krzyżują się na imprezie u przyjaciółki Maurizio, gdzie 22-latek zna wszystkich, ponieważ pochodzą z jednego kręgu, z kręgu czołowych rodzin w mieście. Na tamtą chwilę Maurizio nie pije, nie pali, a w obejściu z kobietami jest nieco drewniany. Nie ma za sobą poważnych związków, od kilka przelotnych w czasach szkolnych znajomości, bliższych. Być może to dzięki albo za sprawą ojca, który pilnował syna, żeby syn przebywał tylko z dziewczętami pochodzącymi z dobrych rodzin. Pomimo zabawy Mauricio uważa ten wieczór za nudny, dopóki nie zobaczył Patrycji ubranej w czerwoną, krzykliwą sukienkę. Młoda kobieta bawi się przednio, jest. To tu, to tam, udaje, że nie patrzy na Maurizio i że nie wie, kim on jest. W rzeczywistości bardzo dobrze wie, kim on jest, ponieważ przyjaciółka mężczyzny opowiedziała 21-latce wszystko albo prawie wszystko o nim. Maurizio dowiaduje się, że dziewczyna, która przyciągnęła jego oko, to córka Fernando Reggianiego, który w Mediolanie jest właścicielem firmy transportowej. I że najprawdopodobniej ta dziewczyna nie spotyka się aktualnie z nikim. Patrycja chwilę wcześniej zerwała zaręczyny i to właśnie wtedy Witoria, czyli ta przyjaciółka, opowiedziała jej o młodym Gucci. Jej przyjaciele wiedzieli, że 21-latka planuje poślubić nie tylko kogoś bogatego, ale także kogoś o znanym nazwisku, a najwyraźniej mężczyzna, z którym się spotykała, miał to pierwsze, ale nie miał drugiego. Mimo, że Mauricio jest przyzwyczajony do tego, że to płeć piękna o niego zabiega, no to jakoś zbiera się w sobie, podchodzi do Patrycji i zaczyna z nią rozmowę. Początkowo para spotyka się na podwójnych randkach, a Mauricio nie mówi ojcu o spotkaniach z panną Reggiani. Spotykali się najczęściej po obiedzie, który Mauricio musiał odsiedzieć w domu z ojcem, i podczas spotkań z Patrycją on zaledwie skubał swoje posiłki, a jej zajęło jednak trochę czasu, żeby dowiedzieć się, że to dlatego, ponieważ Mauricio musiał wcisnąć w siebie dwa obiady w dosyć krótkim odstępie czasu. Ostatecznie Rodolfo dowiaduje się dosyć szybko o dziewczynie syna, razu pewnego, kiedy Nieomal oczy wypadają mu na wierzch na widok horrendalnie wysokiego rachunku telefonicznego. Mauricio godzinami wisiał na telefonie ze swoim małym czerwonym elfem, jak pieszczotliwie ją nazywał. Wtedy 22-latek wie, że nie ma już odwrotu, i drżącym głosem mówi: Tato, mam dziewczynę, kocham ją i chcę się z nią pobrać. Patrycja to córka Sylwiany Barbieri, która jako nastolatka pomagała w restauracji ojca w Modenie. Rodzinny biznes odwiedza w porze lunchu albo kolacji współzałożyciel odnoszącej sukcesy firmy transportowej Fernando Reggiani. Rudowłosa córka właściciela wpada w oko mężczyźnie po pięćdziesiątce, a i on nie jest Sylwianie obojętny. Zabiega o nią tak mocno i wytrwale, że 2 grudnia 1948 roku na świecie pojawia się Patrycja. Niestety Fernando, jako oficjalnie żonaty, nie może uznać Patrycji za swoją córkę, tak więc jej matka wychodzi za mąż za lokalnego mężczyznę o nazwisku Martinelli. Robi to, żeby dziewczynka oficjalnie miała nazwisko ojcowskie a potem Silviana wyjeżdża za kochankiem do Mediolanu i zamieszkuje w pobliżu firmy przewozowej Fernando. Pan Reggiani jest szanowanym członkiem społeczności, a jego żona w lutym 1956 roku umiera na raka, a pod koniec tego samego roku Patricia z Sylwianą przeprowadzają się do jego domu. Kilka lat później po cichu Fernando i Silviana się pobierają, natomiast Patrycja zostaje adoptowana przez mężczyznę. Dziewczyny przed wprowadzką nie wiedzą, że Fernando ma już jednego adoptowanego syna Enzo. Chłopak został adoptowany w roku 1945 od jednego z krewnych pana Reggiani, ponieważ ten krewny wiedział, że nie będzie miał możliwości finansowych, żeby wychować swojego potomka. Trzynastoletni wtedy Enzo nie jest zadowolony, że będzie dzielił ojca z nowymi osobami, a dodając do tego nastoletni wiek chłopaka, no to w domu wielokrotnie było wybuchowo. Silviana miała być dla chłopaka nauczycielką, ale i tutaj dochodziło do kłótni, które ustają, kiedy Enzo zostaje odesłany do szkoły z internatem. Fernando z miejsca... Zakochuje się w Patrycji, oczywiście taką miłością ojcowską, i rozpieszcza ją do granic możliwości. Wysyła ją do ekskluzywnej szkoły dla dziewcząt we wschodniej części Mediolanu, a na 18 urodziny daje jej samochód sportowy. Po ukończeniu szkoły średniej, Patrycja kontynuuje naukę w studium, tudzież szkole dla tłumaczy, mówi biegle po angielsku i francusku, oprócz włoskiego, który jest jej językiem ojczystym. Nauka przychodzi jej bardzo łatwo, ale to nie jest głównym zainteresowaniem młodej kobiety. Ona lubi zabawę, często na poranne zajęcia wkracza jeszcze w koktajlowej sukience z poprzedniego wieczora i wcale, a wcale się tego nie wstydzi. Zresztą wśród młodych ludzi w tamtych czasach znana jest jako kobieta o dosyć prowokacyjnym sposobie bycia. Wróćmy do rozmowy, jaka toczyła się między Rodolfo a Maurizio. Ojciec już miał od pewnego czasu idealną kandydatkę na żonę dla syna, dobrze sytuowaną, pochodzącą z dobrej rodziny, i na dokładkę Rodolfo znał ojca tej dziewczyny. Natomiast nazwisko Reggiani kompletnie nic mu nie mówi. Po sześciu tygodniach od rozpoczęcia związku z Patrycją, Mauricio wyprowadza się z domu. W oczach Rodolfo syn jest niesubordynowany. Potomek pojechał do Patrycji i nie wrócił na wyznaczoną godzinę do domu, co doprowadziło ojca do takiej furii, że pokłócił się telefonicznie z Ferdynandem Reggiani. Rodolfo przysposabia syna na bycie kolejnym mężczyzną, który poprowadzi Markę Gucci do świetności, i jest mu zdecydowanie nie na rękę znajomość syna z Patrycją, która w jego oczach rozprasza syna podczas studiów prawniczych. Fernando przyjmuje Mauricio pod swój dach, a młody mężczyzna otwarcie przyznaje, że został wygnany z domu, jest w trakcie studiów, aktualnie nie ma nic, ale do szaleństwa kocha Patrycję i w przyszłości chciałby zostać jej mężem. Ojciec kobiety oferuje Mauricio posadę w swojej firmie i kategorycznie zakazuje jakiejś podejrzanej damsko-męskiej aktywności między nim a córką. Młody mężczyzna jak najbardziej przyjmuje te warunki i obiecuje, że pod dachem Fernando takie aktywności nie będą miały miejsca. Wieść o tym, że para mieszka razem pod jednym dachem, lotem błyskawicy obiega przyjaciół i znajomych młodych ludzi, a koleżanki Patrycji pytają dyskretnie: Jak to jest mieszkać i żyć pod jednym dachem ze swoim chłopakiem? Jeśli zaś chodzi o Maurizio, to sypia on na sofie, w dzień chodzi do pracy, wieczorem zajmuje się nauką i nie bardzo ma czas na widywanie się ze swoją dziewczyną. Rodolfo jest zbyt dumny, żeby pojednać się z synem i czuje w sercu ogromny ból z powodu wyboru, jaki dokonał Maurizio, że wybrał on kobietę ponad ojca. Rodolfo cierpi w ciszy i coraz mocniej oddaje się pracy a Patrycja w jego mniemaniu jest kobietą, która odebrała mu syna. Fernando, żeby przetestować, czy miłość młodego Gucci do jego córki nie jest tylko chwilową fanaberią, wyjeżdża z Patrycją w lato 1971 roku w podróż dookoła świata. Po powrocie we wrześniu widzi, że młodzi nadal mają się ku sobie, a co więcej – Kierownik nadzorujący pracę w firmie podczas nieobecności szefa chwali Maurizio, że ten nawet pracował jeszcze mocniej i jeszcze ciężej fizycznie i bardzo angażował się w życie firmy. Fernando widząc, że młody mężczyzna wcale go nie zawodzi, pokazał swoją wartość, godzi się na ślub córki z Maurizio. Data ślubu zostaje ustalona na dzień 28 października 1972 roku. Rodolfo, kiedy dowiaduje się o tym wydarzeniu, rozmawia z arcybiskupem Mediolanu, żeby ślub jego syna z Patrycją został unieważniony, a jako argument podaje To mój jedyny syn, jego matka nie żyje, jest wszystkim, co mam. I zapewne was to nie zdziwi, że otrzymuje na takie argumenty odpowiedź odmowną. W tym czasie Mauricio zdobywa wykształcenie magisterskie na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie i dochodzi do wniosku, że świat nie kręci się wokół jego ojca Rodolfo, ma dużo radości z pracy w firmie Teścia, nawet jeśli wiąże się to z zaakceptowaniem faktu, że nigdy więcej nie zobaczy swojego ojca. Wygląda na to, że młody mężczyzna cieszy się swoim życiem na nowo. Mimo że Dzień ślubu Patrycji i Maurizio był ogromnym wydarzeniem w sferach Mediolanu, to nikt z rodziny Gucci się na nim nie pojawia, a Rodolfo nakazuje swojemu szoferowi wywieźć się do Florencji. W ceremonii uczestniczą po stronie Maurizio koledzy z Uniwersyteckiej ławy oraz zaproszeni profesorowie. Natomiast mimo, że Rodolfo nie chce mieć nic wspólnego z synem, to jednak ktoś z rodu Gucci przygląda się Maurizio i co więcej, podziwia jego odwagę w postawieniu się ojcu i pójściu za głosem serca oraz determinację w pracy zdala od nazwiska rodowego. Jest to nie kto inny jak Aldo, który coraz bardziej zdaje sobie sprawę, że jego synowie Giorgio, Paolo i Roberto. Wcale nie garną się, żeby przenieść się do Stanów Zjednoczonych, a ktoś musi pilnować i kontynuować biznesu za granicą. Aldo w międzyczasie rozmawia z Rodolfo i opowiada mu o swoich planach dotyczących Mauricio. W te rozmowy angażuje się Patrycja i wreszcie po dwóch latach od spakowania walizki i wyjścia z domu ojciec i syn wreszcie dochodzą do porozumienia. Rodolfo nie zostaje nic innego jak zaakceptować sposób życia jego syna i fakt, że ten ma żonę. Miesiąc po rozmowie para przeprowadza się do Nowego Jorku, a tam Patrycja celuje w najbardziej prestiżowe miejsca do mieszkania, co prowadzi do kłótni między nią a teściem, który narzeka, że synowa dosłownie chce go zrujnować. Ale kiedy już dopina swego, nowe bogate mieszkanie dekoruje szkłem barwionym i skórami dzikich zwierząt, które są niedbale rzucone na sofy i na podłogi. Kocha swoje nowojorskie życie, a podczas jednego z wywiadów powie, że raczej woli płakać w Rolls-Royce, niż być szczęśliwą na rowerze. Miesiące mijają, a Rodolfo chce wynagrodzić Mauricio swój upór i bycie przeciw jego związkowi i w podziękowaniu za pogodzenie seniora z juniorem przez Patrycję daje młodym coraz to bogatsze, luksusowe domy, co bardzo łechce ego Patrycji, jednak pomimo tego, pomimo tych wytwornych miejscówek, ona nigdy nie jest właścicielką nieruchomości, także... Gdyby zdecydowała się rozwieść z mężem, nie będzie mogła mieć żadnych roszczeń do domu w Mediolanie czy któregoś z apartamentów w Nowym Jorku, ponieważ właścicielem jest rodzinna spółka holdingowa. Patrycja aktualnie nie zaprząta sobie głowy kwestiami własności i stara się być dobrą żoną, a wkrótce matką, ponieważ pierwsza córka tej pary pojawia się na świecie w roku 1976 i otrzymuje imię na cześć matki Maurizio Alessandry. Dla Rodolfo jest to jak miód na jego serce. Druga córka Allegra przyjdzie na świat w roku 1981. Vasco Gucci umiera w roku 1974 i jego część działalności przejmuje Paolo. Od tego czasu nadzoruje fabrykę pod Florencją. Zresztą Paolo, nie mogąc znieść separacji od żony i dzieci, znajduje sobie żonę numer dwa i jest ją Jennifer Podlfut. Blond Angielka z zacięciem na bycie piosenkarką. W roku 1978 para ucieka na Haiti, gdzie mężczyzna jest rezydentem tego kraju i na ziemi haitańskiej biorą ślub. Najwyraźniej tam może być bez żadnych przeszkód mężem jednocześnie iwon i Jennifer. Pięć lat później Paolo i Jenny witają na świecie swoją córkę Gemme. W 1982 roku do Mediolanu wracają Maurizio i Patrycja z ich córkami. Rudolfo walczy z rakiem prostaty, z którym niestety nie wygra. Póki co mąż Patrycji i Teść są pojednani i wszystko idzie po jej myśli. W jej głowie Maurizio będzie idealnym nowym liderem rodzinnej firmy. Według Patrycji właśnie rozpoczyna się czas, który ona nazywa epoką Maurizio. Porównując Mauricio do jego kuzynów, on jako jedyny ukończył studia, a i wuj Aldo przekazywał mu swoją wiedzę, widząc w nim następcę i nowego lidera marki. W Mediolanie na salonach zaczęły pojawiać się takie nazwiska jak Mandeli, Giorgio Armani, Gianni Versace i Gianfranco Ferre, którzy wnosili powiew świeżości. Zatem, żeby móc konkurować z nowymi projektantami, potrzebna była świeża krew u władzy, ktoś, kto znajdzie nowy kierunek i będzie konkurencyjnym. Patrycja namawia męża, żeby ten zatrudnił znanego projektanta, co miało być innowacją samo w sobie dla marki. Aldo chciał bardziej pójść w stronę pret-a-porter, czyli ubrań gotowych, od razu do noszenia, a nie tworzonych na zamówienie przez krawca i to było właśnie zadaniem Maurizio. Miał on rozpromować w Mediolanie ten rodzaj ubrań sygnowanych nazwiskiem Gucci Paolo komentował, że pomysł Mauricio z zatrudnieniem zewnętrznego projektanta to szaleństwo. Kuluarach, natomiast przewija się takie nazwisko jak Armani. Jednak w tamtym czasie projektant oddany był swojej linii i ostatecznie projektantem do zostaje Luciano Soprani, a pierwsza kolekcja w październiku 1982 roku staje się sukcesem. Dwa miesiące później Kapital, mediolański miesięcznik biznesowy, na swojej okładce publikuje zdjęcie Maurizio i opisuje go jako młodego, prężnego lidera modowej firmy z tradycjami. Patrycja jest zachwycona zarówno artykułem, jak i okładką. Redaktorzy gazety jeszcze bardziej uwypuklili to, co ona już wiedziała o swoim mężu. I zapewne kojarzycie takie powiedzenie, że za każdym sukcesem mężczyzny stoi kobieta. W tym małżeństwie nie było inaczej. Patrycja pchała Mauricio do przodu i była jego zakulisowym doradcą. Woziła się swoim samochodem z szoferem, ubrana w Valentino i Chanel, a plotkarskie gazety nazywały ją Joan Collis z Monte Napoleone. On był nieśmiały, powściągliwy i skrępowany podczas publicznych wystąpień. Ona Wiedziała jak brylować i błyszczeć. 14 maja 1983 roku umiera Rodolfo. Ojciec nowego dziedzica nazwiska Gucci, przegrywa nierówną walkę z rakiem, mając 71 lat. Do swoich ostatnich dni nosił się elegancko i zmarł odziany w jedwabny szlafrok i ulubioną apaszkę. Maurizio ma lat 35, kiedy Rodolfo umiera. I dla niego z jednej strony śmierć ojca to uwolnienie z relacji, w której ojciec kochał go miłością zaborczą, a z drugiej strony szok. Do ostatnich dni, pomimo pogodzenia się dwóch mężczyzn, po tym jednym jedynym buncie, kiedy Mauricio postawił na swoim, jeśli chodziło o związek z Patrycją, ich relacja była dosyć formalna i sztywna. Oprócz wielomilionowych nieruchomości i ruchomości Rodolfo zostawił synowi 50% udziałów w rodzinnej firmie. I jeśli pytacie mnie, jaka jest wartość majątku, to ja wam odpowiem. 230 milionów dolarów na tamte czasy. Biznesowo po raz pierwszy Mauricio miał podejmować decyzję. Problemy były jednak dwa. Nie miał w tym doświadczenia, oraz dobre rady, które przekazywał mu wujek Aldo, były jak najbardziej cenne, ale dla świata samego Aldo, w świecie Maurizio, bitwy są i będą bardzo krwawe i bardzo zacięte. W tym miejscu warto, żebym wspomniała o rozmowie, jaką przed swoją śmiercią Rodolfo przeprowadził z Patrycją. Powiedział zapadające jej w pamięć zdania. Kiedy on będzie miał pieniądze i władzę, Mauricio stanie się kompletnie innym człowiekiem. Wtedy zobaczysz, że poślubiłaś zupełnie innego człowieka. W tamtej chwili jego synowa nie wierzyła. Kilka miesięcy po śmierci Rodolfo Aldo dążył do tego, żeby rodzinna firma nadal działała według dwóch zasad. Marka Gucci musi być w rękach rodziny i tylko rodzina może decydować, gdzie i jak firma się będzie rozwijać. Aldo kontrolował markę Gucci w Ameryce oraz sprzedaż detaliczną, a Rodolfo kontrolował włoską część marki oraz produkcję we Włoszech. Aldo ma zamiar kontynuować tradycję prowadzenia marki w ten właśnie stary sposób. Niestety nie wziął pod uwagę kilku rzeczy, a wśród nich są ambicje jego syna Paolo do chęci rozwijania marki pod własnymi danymi osobowymi i nie wziął też pod uwagę wizji rozwoju rodzinnej marki, jaką w głowie ma Maurizio. On chciał, żeby Gucci była globalną firmą produkującą towary luksusowe z profesjonalnym, międzynarodowym zarządem. Chciał usprawnić procesy projektowania i produkcji oraz wdrożyć nowe techniki reklamowe. Chciał być na równi z Louis Vuitton, a jego wzorem do naśladowania była marka Hermes, także rodzinna firma. Maurizio, chcąc wprowadzić zmiany w rodzinnym biznesie, musi w jakiś sposób zyskać większość udziałów, mieć sojusznika w którymś z synów Aldo. We włoskiej części firmy Maurizio ma 50% udziałów, wujek 40%, a jego synowie po 3,5%. 30%. Natomiast w amerykańskiej części firmy Gucci każdy z synów Aldo ma po 11,1 udziałów, Mauricio 50, a reszta należy do Aldo. Młody lider szuka sprzymierzeńca i znajduje go w Paolo, któremu za poparcie w jego sprawie obiecuje udziały w nowej spółce pod szyldem Gucci. Firma ta miałaby być umiejscowiona w Amsterdamie, oczywiście, ze względów podatkowych. Ostatecznie Mauricio chce wykupić udziały Paola, na co on się zgadza, i za swoje 3,3% rodzinnego biznesu ma dostać 22 miliony dolarów. Na corocznym zebraniu członków zarządu do Aldo dociera, jak bardzo nie doceniał swojego bratanka, a Roberto i Giorgio widzą, że nic nie mogą zrobić. Jako nowy przewodniczący rodzinnej firmy Mauricio jest pochłonięty swoimi funkcjami bez reszty. Pracuje od 12 do 15 godzin dziennie, był, jest ciągle w podróży. Podróżuje w weekendy, nadzoruje otwarcia sklepów i remonty, poświęca całe swoje życie osobiste sport swoją rodzinę. Przestaje słuchać Patrycji, jeśli chodzi o decyzje biznesowe, ma on od tego czasu już swoich profesjonalnych doradców, a to coraz bardziej irytuje jego żonę. Wcześniej Gucci pytał ją o wszystko, teraz już na niej nie polegał. Patrycja chciała być znaczącą osobą w rodzinnym biznesie, ale nie mogła zrozumieć, że zasady rodziny są takie, że kobiety nie biorą udziału w naradach i tutaj bycie żoną Mauricio nic nie zmieni. To wszystko, czyli nieobecność Mauricio w życiu swoich dzieci i Patrycji. Marzenie o realizacji swojej wizji marki oraz zaprzestanie słuchania rad żony sprawia, że dystans między małżonkami powoli, acz konsekwentnie zaczyna się powiększać. 22 maja 1985 roku Mauricio pakuje swoją walizkę, żegna się z córkami i, i jego przeznaczeniem ma być Florencja. Przez przyjaciółkę żony prosi Patrycję o przygotowanie kilku walizek z jego rzeczami. On nie planuje już wracać do domu. We wrześniu aranżuje spotkanie z żoną, żeby wyjaśnić jej, że nie odchodzi od niej do innej kobiety, a powodem jest to, że czuje się przez nią osaczony, a on potrzebuje wolności. Najpierw był pod nadzorem ojca, teraz jest pod jej. Patrycja nie może zrozumieć, skąd w jej mężu taka nagła zmiana. Jakiej wolności on potrzebuje, przecież rodzina powinna być wszystkim, czego pragnie. Tamtego dnia kobieta już wie, że jej świat zaczyna rozpadać się na kawałki. Przez kilka kolejnych lat Mauricio i Patricia towarzysko utrzymują pozory swojego małżeństwa, chodzą razem na publiczne uroczystości. Kobieta ubiera się najlepiej i najpiękniej, jak tylko może na te spotkania z mężem. Małżeństwo Mauricio i Patrycji nieformalnie zostaje zakończone w grudniu po świętach Bożego Narodzenia 1985 roku. Oboje walczą ze sobą i w tej wojnie Patrycja używa córek przeciwko mężowi, a Mauricio obiektów rodzinnych. Zakazuje jej wstępu do wszystkich miejsc. Wszystkich, jakie posiada, i profilaktycznie wymienia zamki. W latach 80. rodzina bardziej jest znana ze swoich wewnętrznych tarć niż z kolekcji modowych, i tutaj pozwolę sobie przytoczyć kilka cytatów z artykułów, jakie pojawiły się w tamtych latach w prasie. To nowy odcinek włoskiej dynastii. Z tą różnicą, że mamy tutaj prawdziwych ludzi, nie aktorów. Gucci to multimilionowa firma, w której środku chaos jest większy niż we włoskiej pizzerii. Oraz, absolutnie mój chyba ulubiony cytat, czyli, To ten rodzaj walki, do którego wchodzisz jako świnia, a wychodzisz jako kiełbasa. Aldo, nie mogąc nadal przeboleć faktu, że kuzyn go przechytrzył, w czerwcu 1985 roku przekazuje władzom włoskim informację, że Mauricio sfałszował podpis swojego ojca, żeby otrzymać 50% udziału w spółkach. Oprócz tej informacji przekazuje także listę kluczowych świadków, którzy w razie potrzeby potwierdzą te zarzuty. Kiedy Mauricio dowiaduje się, kto jest autorem oskarżeń o sfałszowanie podpisu ojca, rozpoczyna się rodzinna walka, m.in. na pozwy. W międzyczasie Aldo wydziedzicza Paolo, a ten składa przeciw Mauricio pozew o nienależne przejęcie jego udziałów, co doprowadza do niekorzystnych decyzji w rodzinnym biznesie. Zresztą to też nie jest pierwszy pozew Paolo przeciw rodzinie. W sierpniu 1986 roku Aldo zostaje skazany na pozbawienie wolności w wymiarze jednego roku i jednego dnia za oszustwa podatkowe. Jak się okazuje, nie odprowadzał podatków w Stanach Zjednoczonych, a zaległa kwota opiewała 7 milionów dolarów. Po pięciu i pół miesiącach Aldo zostaje przeniesiony do placówki o mniejszym rygorze i w ciągu dnia pracuje społecznie dla lokalnego szpitala. Odsiadka wzmaga w 84-latku chęć odpłacenia Mauricio pięknym zanadobne, Dlatego zbiera wszelkie dokumenty, w których jest posiadaniu, dotyczące przekierowanych przelewów, które szły aż za bardzo naokoło. No i cały pakiet przesyła każdemu, kto mógłby być zainteresowany, czyli na przykład prokuratorowi generalnemu Republiki Włoskiej, Włoskiej Policji Skarbowej, Urzędowi Skarbowemu, Ministerstwu Sprawiedliwości i Finansów oraz czterem wiodącym wówczas partiom politycznym w kraju. Na dokładkę wysyła swój materiał do odpowiednika włoskiej agencji nadzorującej giełdę. W lipcu 1987 roku sędzia wydaje za Mauricją nakaz aresztowania, a młody Gucci ucieka do Szwajcarii. Przez kolejne 12 miesięcy zarządza rodzinną firmą stamtąd. Mniej więcej w tym czasie spotyka się z blond włosą pięknością Sherry McLaughlin. Maurizio poznał ją w 1984 roku w Ameryce, kiedy zdecydował, że odchodzi od Patrycji, bardzo regularnie spotyka się z Sherry. Ona kochała Mauricio i tutaj nie zwracała uwagi na jego nazwisko czy na jego status majątkowy. Chciała z nim być, jednak on, mając na głowie rodzinny biznes i bardzo mocno niezakończone sprawy z Patrycją, nie czuł, że mógł oddać się jej w pełni. Rodzinne konflikty na gruncie firmowym nadal się toczą. Do czerwca 1987 roku w kilku sądach otwarte jest 18 różnych spraw przeciw członkom rodziny. Mężczyźni oskarżają się wzajemnie o otwieranie firm w rajach podatkowych i unikanie płacenia podatków oraz nieautoryzowane użycie nazwiska Gucci oraz defraudację pieniędzy na każdym możliwym poziomie. Działania pięciu mężczyzn doprowadzają do wyboru nowego prezesa zarządu spółki. To pierwsza taka sytuacja, kiedy ktoś nie o nazwisku Gucci przewodzi firmą. I oprócz zajmowania się bieżącymi sprawami, jest zaangażowana, ponieważ jest to kobieta, w gaszenie wewnętrznych konfliktów między braćmi i kuzynami. Maurizio jest już tak zmęczony walkami rodzinnymi, że postanawia wprowadzić firmę zewnętrzną, która wykupi udziały wszystkich członków rodziny. I po kilkudziesięciu miesiącach od rozpoczęcia negocjacji dochodzi do finalnego podpisu złożonego wtedy przez 84-letniego Aldo. Gucci, nie mogąc wykupić kuzynów i wuja, namówił ich do sprzedaży łącznie 47,8% udziałów w rodzinnej firmie. Kupcem jest fundusz inwestycyjny Investcorp. Kiedy już rodzina nie torpeduje pomysłów Mauricja, może on skupić się na przywróceniu ekskluzywności rodzinnej marce. Chce przywrócić szyk i styl, z jakiego firma znana była w latach 60. i 70. -tych. Chce, żeby marka wróciła do korzeni ekskluzywności. Pod rządami jego kuzynów i starszych członków rodziny stała się według niego zbyt popularna. W listopadzie pojawia się nowa dyrektor kreatywna, która redukuje ilość sklepów Gucci z 1000 do 180, a ilość produkowanych przedmiotów z 22 tysięcy do 7 tysięcy oraz przenosi siedzibę firmy z Mediolanu do Florencji, tam gdzie wszystko się zaczęło. To właśnie ona, Dawn Melo, odpowiedzialna była za zatrudnienie projektanta Toma Forda, który miał stać za kolekcją ubrań szytych w konkretnych rozmiarach i gotowych już do noszenia. Współpraca na linii Ford Gucci układa się tak dobrze, że ten pierwszy w 1994 roku zostaje awansowany na dyrektora kreatywnego marki. 19 stycznia 1990 roku umiera Aldo Gucci. Jest to szok dla najbliższych. Owszem, był on pod opieką lekarza w związku z rakiem prostaty, jednak był też pełnym wigoru i werwy do prawie ostatnich swoich dni. Sześć lat wcześniej oficjalnie rozwiódł się z Olwen, co też było dla niej ciosem, no bo nie spodziewała się takiego ruchu ze strony wtedy prawie 80-letniego męża. Aldo żył lat 85. Ruchy Maurizio, żeby zmienić rodzinną spółkę z zewnątrz, wyglądały na bogato. Natomiast za kulisami już tak nie było kolorowo. Wraz ze wzrostem długów firmowych rosły długi prywatne Mauricio. Zaciągał pożyczki, żeby bogato meblować mieszkania swoich dyrektorów kreatywnych, swoje mieszkania i na kosztowne sądowe batalie z krewnymi. I kiedy już był absolutnie przyparty do muru, a pieniądze zostawione przez Rodolfo przestały wystarczać, Zwierzył się z problemów swojemu prawnikowi. I jak się wtedy okazało, prywatne długi Gucci opiewały na 40 milionów dolarów. Nie zarabiał na udziałach w firmie, nieruchomości miały wartość, ale każda jedna była obciążona hipoteką, a i sam Mauricio no, nie miał w zwyczaju odpowiadać na telefony i listy pracowników banku, że coś jest nie tak. Wtedy Gucci zdarza się z brutalną rzeczywistością, że koszty realia jego marzeń są horrendalnie wysokie. Firma, która lata wstecz była synonimem stabilizacji i pewności, aktualnie, delikatnie powiedziawszy, daleko jej jest do tych wartości. Widmo bankructwa staje się coraz bardziej realne, banki nie chcą dawać kredytów w Marce Gucci, Invescorp pod postacią swoich przedstawicieli. Zaczyna się zastanawiać nad ucieczką stonącego statku. Partnerstwo 50 na 50 jest dla nich aktualnie bardzo mocno niewygodne i bardziej zależy im na zabezpieczeniu interesów swoich inwestorów niż na ryzykowaniu kolejnych pieniędzy. Gucci przetrwał rok 1992 dzięki corocznemu czekowi na 30 milionów dolarów tantiem z firmy zegarmistrzowskiej Severin Wunderman, co wystarcza na opłacenie podstawowych wydatków i wynagrodzeń. Mauricio nie chce dopuścić do tego, żeby Investcorp wykupił chociażby 1% więcej jego udziału, co osłabiłoby jego kontrolę nad marką. Na początku roku 1993 Gucci, nie mówiąc nic nikomu, przywraca produkcję taniej kolekcji płóciennych ubrań we Florencji. Podpisuje też umowy z importerami pochodzącymi z Dalekiego Wschodu i nazywa się to równoległym biznesem wewnętrznym, i jak wspomina jeden z pracowników produkcji, ten ruch pozwolił Marce przetrwać kolejne miesiące. Tom Ford, który projektuje wtedy 11 kolekcji dla Gucciego, rozważa odejście do Valentino, a rozgoryczeni dostawcy forsują bramy fabryki we Florencji, domagając się rozmowy z kierownictwem. Ostatecznie prywatne nieruchomości Mauricio zostają zajęte przez komornika. I wtedy przedstawiciele Investcorp proponują mu łącznie 50 milionów dolarów za 5% udziałów w firmie oraz stanowisko prezesa zarządu dzierżącego 45% udziałów. Firmą miałby zarządzać doświadczony dyrektor generalny. Mauricio się na to zgodzić nie chce i nie może. Jak argumentuje, nie chce czuć się jak gość we własnym domu. Z pomocą Gucci'emu przychodzi tajemniczy pan Hagen. Za tym nazwiskiem kryje się Delfo Corci, urodzony we Włoszech neofaszystowski obywatel Japonii. Zgodnie z umową, Roy Hagen miał być jednym i jedynym eksporterem marki Gucci na Daleki Wschód. Panowie mieli już styczność ze sobą wcześniej podczas wznowienia produkcji płóciennej kolekcji. Ten układ pozwala na wręczenie komornikowi wymaganych 40 milionów dolarów przed przez przedstawiciela Gucci w terminie maksymalnego wykupu majątku. Dosyć szybko przedstawiciele Investcorp dowiadują się, że stracili przewagę nad Maurizio i chcą wiedzieć jak do tego doszło. W odpowiedzi na to pytanie słyszą historię o znalezieniu ogromnego majątku, jaki miał zostawić Rodolfo pod jedną z desek w podłodze w mieszkaniu. To tak mocno rozwścieczyło przedstawicieli InvestCorp, że uzbroili się we wszystkie historyczne i aktualne dokumenty i planowali wypowiedzieć Mauricio wojnę. Ostatecznie we wrześniu 1993 roku mężczyzna decyduje się sprzedać swoje udziały w y, rodzinnym biznesie inwestorom, za co otrzymuje 120 milionów dolarów. Także taką cenę miała próba wprowadzenia marzeń w życie. Jeśli zaś chodzi o wątek Paola, pomimo otrzymania sporej ilości gotówki od kuzyna, nigdy nie był w stanie wystartować tak na serio ze swoją własną firmą wydziedziczony przez ojca, przyzwyczajony do luksusowego życia, nigdy nie przywiązujący uwagi do funduszów, borykał się z długami i problemem z wątrobą. W ostatnich latach życia nie miał już pieniędzy na opłacenie rachunków za prąd i za telefon, władze skonfiskowały jego wygłodzone i zaniedbane konie, z których część musiała zostać yy, uśpiona. Jedynym ratunkiem dla niego miał być przeszczep wątroby, którego niestety nie doczekał, i zmarł 10 października 1995 roku w wieku 64 lat. Został pochowany na małym cmentarzu Porto Santo Stefano na wybrzeżu Toskanii obok swojej matki Olwen, która zmarła zaledwie dwa miesiące wcześniej. I jeśli chodzi o życie prywatno-miłosne Mauricja, to on. W 1950 roku w klubie na prywatnej imprezie w St. Maurice poznał Paole Franci. Kiedy się poznali, ona była w separacji z mężem, a on nie spotykał się z nikim, chociaż formalnie nadal był w związku z patrycją. Od słowa do słowa okazuje się, że ich ścieżki skrzyżowały się już kilkukrotnie, kiedy byli nastolatkami. Od momentu, kiedy opuścił Patrycję, Maurizio nie miał jakichś znaczących znajomości damsko-męskich w swoim życiu. Guci był zmęczony niekończącymi się kłótniami z Patrycją, a rozmawiali często. Niestety te rozmowy kończyły się podniesionym głosem. Te konflikty z matką jego córek tak bardzo go męczyły, że nie miał siły na zawieranie nowych znajomości. Maurizio i Paola unikają miejsc publicznych i wolą spotykać się w niewielkim mieszkaniu, gdzie mogą rozkoszować się swoim własnym towarzystwem. Patrycja oczywiście ma swoich szpiegów i kiedy tylko dowiaduje się, że Maurizio był widziany tu albo tam z wysoką, tajemniczą blondynką, wpada we wściekłość. Oficjalnie udaje obojętną i otoczoną kochankami, ale wewnątrz aż się gotuje w niej z zazdrości. Nie zezwala na kontakty córek z ojcem, pomimo że on co miesiąc przelewa na jej konto kwotę 100 tysięcy dolarów. Gucci zabrania korzystać jej z domu w St. Maurice i tutaj od razu wyjaśnię, nie z chęci odegrania się na żonie, ale dlatego, ponieważ Paula zaczyna z miesiąca na miesiąc odgrywać coraz większą rolę w jego życiu, no i oboje chcą umeblować tamtejsze mieszkanie po swojemu. Jesienią 1991 roku Gucci prosi Patrycję o rozwód. Paola, tak samo planując z Mauricją wspólną przyszłość, decyduje się na ten krok w stosunku do swojego męża. To jest ten moment, kiedy Patrycja zdaje sobie sprawę, że wszystko wymyka jej się z rąk: sukces męża, jego majątek to wszystko przypisywała sobie i tylko sobie. Według niej miała jak najbardziej prawo do jego majątku, tak samo jak i on. Do tej pory stawiała na tarota i różne magiczne proszki, w nadziei, że to pomoże, że to wszystko sprawi, że Mauricio wróci do niej na kolanach, że będzie się wręcz czołgał. Guci tego nie robi. Nie widząc efektów, zarzuca magię miłosną i mówi pewnego razu: Ostatnią rzeczą, jaką zrobię, jest zobaczenie go martwym. Rozmawia wtedy ze swoją gospodynią, Aldą Ricci, by jej chłopak znalazł kogoś, kto to zrobi, kto pozbawi Mauricio życia. I jesienią tego samego roku bóle głowy Patrycji przybierają na sile. Większą część czasu przebywa w zacienionych pomieszczeniach, nocami ból głowy jest tak ogromny, że często nie może spać. To doprowadza ją do zgłoszenia się w maju 1992 roku do najlepszej prywatnej kliniki w Mediolanie na konsultacje. Tam lekarze diagnozują duży guz w przedniej lewej części jej mózgu. Mówią, że muszą natychmiast operować, jej szanse na przeżycie nie są zbyt duże. Pod koniec maja tego samego roku Patrycja przechodzi operację wycięcia guza. Ani przed, ani po operacji Mauricio nie zjawia się przy jej łóżku, co bardzo ją smuci. Nie wie natomiast, że jej matka bardzo mocno odwodziła zięcia od przyjechania do kliniki. Wycięty guz, początkowo określony jako złośliwy, jak się później okaże, jest łagodnym. To tchnęło w patrycję nowe życie i przy konsultacji prawników odrzuca warunki rozwodu, które wcześniej proponował jej Gucci i Przedstawia swoje nowe. Patrycja oczekuje corocznego przelewu na kwotę 846 tysięcy dolarów. W roku 1994 oczekuje do tego jednorazowej wpłaty na kwotę 550 tysięcy dolarów. Oczekuje, że bezpłatnie będzie korzystać z apartamentu na najwyższym piętrze w Galeria Passarella. Za jej życia oczywiście, a po śmierci ten apartament zostanie przekazany Alessandrze i Alegrze. Jeśli chodzi o matkę Patrycji, to miała ona otrzymać dom w Monte Carlo oraz 850 tysięcy dolarów. Swój żal i złość Patrycja nagrywa na kasety. W ostrych słowach mówi, co sądzi o mężu, jak bardzo postara się go oczernić w mediach, jak bardzo mu zaszkodzi. Kolekcja kaset wysłanych Mauricio rośnie, a najbliższy doradca zaleca zatrudnienie ochroniarza. Guci się śmieje, nie bierze na poważnie gruź żony. Natomiast Patrycja zaprasza do swojego domu przedstawicieli prasy, występuje w programie rozrywkowym i zarówno tu jak i tu maluje najgorszy z możliwych portretów swojego męża, ojca, biznesmena. Przez kilka miesięcy po sprzedaży swoich udziałów w rodzinnej firmie. Maurizio czuje się, jakby umarł mu ktoś bliski. Obwiniał, jeśli nie wszystkich, to większość ludzi dookoła niego, że do tego po prostu doprowadzili. Że Investcorp nie dał więcej czasu firmie na działanie według jego pomysłu i wreszcie przyniesienie zysków. Za nietrzymanie się jego koncepcji w kwestii projektowej, za zdradę najbliższego mu doradcy, który swoją drogą pożyczył Gucci'emu prawie 5 milionów dolarów, żeby go ratować. Ale kiedy już do tego doszło, kiedy podpisał dokument, kiedy na jego koncie po opłaceniu zaległości została dosyć pokaźna kwota pieniędzy, kiedy wreszcie nie walczył przeciwko nikomu, po prostu odetchnął z ulgą. Zdał sobie w końcu sprawę z tego, że ogromny ciężar, który do tej pory spoczywał na jego barkach, jego po prostu nie ma. Założył swoją własną firmę, w której był sterem, żeglarzem i okrętem. Zdecydował się na branżę pozamodową. Bardzo interesowała go turystyka. Został nawet poproszony o pomoc w sponsorowaniu portu dla historycznych łodzi. Wysłał grupę ludzi do Korei i Kambodży, aby odkrywali nowe szlaki turystyczne. Myślał o otwarciu sieci małych, luksusowych zajazdów w malowniczych europejskich miastach. Zainwestował też 50 tysięcy dolarów w jeden ze szwajcarskich hoteli. Garnitur dyrektora zarządzającego zamienił bez żalu na mniej formalne ubrania. Stara się też spędzać więcej czasu z córkami pomimo widocznej niechęci patrycji. Na 18 urodziny starszej córki daje jej 93 tysiące dolarów. Nie chce być jak swój własny ojciec. I mówi, że córka może zainwestować te pieniądze albo wydać jak będzie chciała. Tutaj do akcji wkracza Patrycja i zarządza odpowiednio finansami córki. Sobie funduje operację nosa a Alessandrze operację powiększenia piersi oraz wyprawia wielkie przyjęcie urodzinowe. 19 listopada 1994 roku wreszcie rozwód patrycji i Mauricio staje się faktem. Mężczyzna może wreszcie układać sobie życie na nowo z Paolą, która notabene rozwiodła się ze swoim mężem miesiąc wcześniej. Gucci zabronił swojej eks żonie używać jego nazwiska, nie planował się póki co ponownie żenić, chociaż Paola opowiadała swoim przyjaciołom, że planują ślub, co też oczywiście doszło do uszu już eks żony. Patrycja obawia się, że Paola i Maurizio mogą mieć dzieci, co spędza jej dosyć mocno sen z powiek. I teraz robimy skok do przyszłości. Jest poniedziałek, 27 marca 1995 roku. Gucci zaczyna swój dzień wcześnie. Pierwsze spotkanie biznesowe ma zaplanowane na godzinę 9.30 w jego biurze. Potem planuje lunch, który między innymi chciałby spędzić z Paolą. Planuje wrócić do domu wcześniej. Ostatnio kupił całkiem niezły zestaw kijów bilardowych, a ten poniedziałek zapowiada się na idealny dzień, żeby je przetestować. Przed wyjściem razem z Paolą jedzą wspólne śniadanie. Mają się spotkać o godzinie 12.30. Mężczyzna całuje ją w policzek i wychodzi z domu. Na zegarku jest lekko po wpół do dziewiątej. Czeka na zmianę światła i przechodzi przez Corso Wenecja. Dokładnie sto kroków dzieli go od wyjścia z domu do wejścia do biura. Przeliczył to już wielokrotnie. Po przekroczeniu progu miejsca pracy, wita się z odźwiernym Giuseppe Onorato. Odzwierny zna Maurizio. Jest to przecież członek słynnej rodziny z Florencji, która od lat produkuje dobra luksusowe. Jest to synonim elegancji i stylu. Maurizio jest ostatnim z rodziny Gucci, który wcześniej prowadził rodzinny biznes, zanim sprzedał swoje udziały swoim partnerom biznesowym. To było dwa lata temu, a teraz Gucci, niezaangażowany w żaden rodzinny biznes, działa sobie na swój własny rachunek. Mieszka za rogiem, przychodzi co dzień między 8 a 8.30 rano, ma własny klucz do biura, więc często odzwierny nie ma szansy na otworzenie drzwi, a Gucci jest już w środku. Tego dnia Mauricio nie zauważa, że po przekroczeniu drzwi budynku, niepostrzeżenie dla niego wchodzi także za nim ciemnowłosy mężczyzna. Gucci idzie po schodach do swojego biura, natomiast jedyne ruchy, jakie wykonuje mężczyzna, to rozpięcie płaszcza jedną ręką, a drugą wyciągnięcie pistoletu. Celuje w plecy. Pierwsza z wystrzelonych kul utkwiła nad prawym biodrem 47-latka, druga pod lewym ramieniem, trzecia kula drasnęła jego prawe ramię, a czwarta śmiertelna trafiła Mauricja w skroń. Napastnik nie był przygotowany na to, że będzie miał świadka swojej czynności w postaci odzwiernego, więc oddaje w stronę mężczyzny dwa strzały, które na szczęście dla niego nie okazują się śmiertelne. Pistolec, z którego strzelał napastnik miał tłumik, a sam mężczyzna wyjątkowo zadbane dłonie jak na morderce. Kilka minut później radiowóz policyjny zatrzymuje się z piskiem opon przed Via Palestro 20. Na miejscu dosyć szybko pojawia się także Paola, zaalarmowana przez Antonietę, z którą miał się spotkać Maurizio. Niestety dla 47-latka nic już się nie da zrobić. Kilka godzin później Paola jest przepytywana przez sędziego Mediolańskiego, czy jej partner miał jakiś wrogów. Kobieta jedynie wspomina o pogróżkach Patrycji. Tego samego dnia eks-żona chce rozmawiać z Paolą w sprawie ważnych spraw prawnych, jak to określa. Paola unika konfrontacji z ex-żoną, wie, że musi się jak najszybciej usunąć z mieszkania Maurizio, ponieważ w świetle prawa nie może tam przebywać i nie mają podpisanych żadnych papierów, nic po nim nie dziedziczy. Następnego dnia przed południem to samo wyłuszcza Paoli Patrycja. To mieszkanie należy do rodziny, a Paola rodziną nie jest. 3 kwietnia 1995 roku o 10 rano odbywa się pogrzeb Maurizio. Jego ex żona zorganizowała wszystko, co było potrzebne, będąc tego dnia idealną wdową. W pogrzebie uczestniczy nie więcej niż 200 żałobników. Wiele gazet krzyczy nagłówkami, że śmierć Maurizio Gucci to iście mafijna egzekucja, związana na pewno z podejrzanymi transakcjami biznesowymi. Pośród rodziny, byłych pracowników, dziennikarzy i ciekawskich gapiów na pogrzebie znaleźli się dwaj karabinieri ubrani po cywilnemu, których zadaniem było sfilmowanie, zrobienie zdjęć oraz przejrzenie księgi gości w nadziei, że uda im się znaleźć kogoś, kto był odpowiedzialny za egzekucję. Było tam więcej kamer telewizyjnych i ciekawskich widzów niż samych przyjaciół Maurizio. Kilka miesięcy później Patrycja przeprowadza się na Corso Wenecja 38. W pomieszczeniach, w których Mauricio mieszkał do swoich ostatnich dni, nie było już ani pół śladu po Paoli. Mimo całkowitej zmiany mieszkania, Patrycja śpi w ogromnym łożu Mauricio i codziennie zakłada rano jego szlafrok. Przyjaciółce zwierza się, że kiedy on wreszcie umarł, ona zaczęła naprawdę żyć. I żyje sobie tak jak pączek w maśle do dnia 31 stycznia 1997 roku do godziny 4.30 rano, kiedy to pod jej mieszkanie zajeżdżają dwa samochody policyjne. Śledczy dobijają się mocno do drzwi. Pomimo, że nikt im nie otwiera, pozostają nieugięci. Wiedzą, że Patrycja jest w środku. Kobieta ma założony podsłuch, stąd funkcjonariusze wiedzą, że godzinę wcześniej skończyła rozmawiać przez telefon ze swoim chłopakiem Renato Venona. Patrycja cierpi na chroniczne problemy ze snem, więc późne nocne rozmowy nie są niczym niezwykłym. Kiedy już wszyscy policjanci znaleźli się w środku, jeden z funkcjonariuszy oświadcza, że musi aresztować Patrycję w związku ze śmiercią Maurizio Gucci. Tego samego dnia w godzinach porannych cztery inne osoby zostają aresztowane. Są to długoletnia przyjaciółka Patrycji, Pina Auriema, mediolański portier pracujący w hotelu, Ivano Savioni, Benedetto Ceraulo, mechanik, a także Orazio Cicala, kierownik restauracji. Wiadomość o aresztowaniu byłej żony i czterech wspólników, która pojawiła się w prasie tego dnia, zszokowała społeczeństwo. Dlaczego? Ponieważ zaledwie dwa miesiące wcześniej w sprawie morderstwa Mauricio nie działo się nic. Każdy trop, który się pojawił, bardzo szybko wysychał i nie prowadził do nikąd. Ale do czasu 8 stycznia 1997 roku z szefem Criminal Polu Filippo Nini kontaktuje się telefonicznie mężczyzna, który twierdzi, że ma informacje w ważnej sprawie, a po chwili ciągnięcia za język wyjawia, że chodzi o sprawę Mauricio Gucci. Mężczyźni umawiają się za pół godziny od zakończonej rozmowy w wyznaczonym miejscu. Dzwoniący podaje jeszcze charakterystyczne szczegóły ubrania, jakie będzie miał na sobie, i faktycznie, ninni nie ma żadnego problemu z rozpoznaniem Gabriela Carpaneze. Mężczyźni po chwili rozmowy wracają do biura szefa Kriminalpolu, a tam Carpaneze opowiada swoją historię. Jakiś czas temu razem z żoną wrócili ze Stanów do Włoch. U jego żony zdiagnozowany został rak piersi, a u niego cukrzyca. Oboje woleli leczyć się w ramach publicznej służby zdrowia w ojczystym kraju i zamieszkali w tanim, jednogwiazdkowym hotelu w pobliżu Piazza Aspromonte. Gabriel zaprzyjaźnił się z czterdziestoletnim siostrzeńcem właścicielki hotelu Ivano Savioni. Mężczyzna był wiecznie zadłużony i żeby spłacić wierzycieli, wyświadcza przysługi gościom hotelu, oczywiście za pieniądze. Gabriel wielokrotnie widział, jak portier przemyca dziewczyny na telefon gościom hotelowym, a wdzięczny Iwano za to, że Gabriel nigdy nie doniósł na niego do ciotki, podkradał dla niego butelki alkoholu z hotelowego baru albo nie dopisywał kilku dób hotelowych do rachunku. Kiedy Gabriel wiedział, że oszczędności się kurczą, pracy jak nie ma tak nie będzie, no to wcisnął Iwano historijkę o tym, że jest szeroko poszukiwanym, zamieszanym w handel nielegalnymi substancjami, bossem organizacji nie do końca działającej zgodnie z prawem. I co prawda na razie jego aktywa są zamrożone, ale kiedy jego prawnicy wszystko ogarną, no to on odwdzięczy się portierowi za możliwość spędzenia teraz kilku miesięcy na koszt hotelu. Iwano zdołał przekonać swoją ciotkę, właścicielkę hotelu, żeby pozwoliła małżeństwu zostać teraz za darmo, a oni na pewno odwdzięczą się za gościnę później. Obaj panowie tak dobrze się zaprzyjaźnili, że pewnego gorącego sierpniowego wieczora w roku 1996 Savioni wyznał, że także jest zamieszany w coś wielkiego, o czym nawet gazety się rozpisywały swego czasu. Jest zamieszany w zorganizowanie zabójstwa Mauricio Gucci. To on zorganizował strzelca, który miał wykonać egzekucję mężczyzny. W ciągu kolejnych kilku tygodni po tej rozmowie, portier fragment po fragmencie opowiada Gabrielowi, jak doszło do zabójstwa. Carpaneza próbował skontaktować się z kimś, kto zajmował się sprawą Gucci daremnie. I pewnego razu oglądając w telewizji rozmowę dotyczącą przestępczości zorganizowanej, gdzie gościem był właśnie Ninni, stwierdził, że to z tym człowiekiem się skontaktuje. Według słów Gabriela to Patrycja zleciła zamordowanie byłego męża. Przekazała swojej przyjaciółce Pinie kwotę 375 tysięcy dolarów. Ta skontaktowała się ze swoim długoletnim przyjacielem Ivano Savioni. Ten z kolei skontaktował się z 56-letnim Oracjem Cicalą. Mężczyzna prowadzi pizzerię, ale jednocześnie jest bardzo zadłużony z powodu hazardu, który uprawiał. On był kierowcą zielonego samochodu Renault Clio, którym on i morderca mieli uciec z miejsca zdarzenia. Samochód po akcji oczywiście zaginął. Zabójcą był Benedetto Ceraulo, mechanik, który mieszkał w pobliżu restauracji Oracja. Zdobył rewolwer, do niego dorobił tłumik, kule zaś kupił w Szwajcarii. Po akcji zakończonej sukcesem, zniszczył broń. Minęło kilka miesięcy, a mężczyźni, którzy wykonywali brudną robotę, zaczęli trochę bardziej rozmyślać. Oni przecież ryzykowali wcześniej swoim życiem, a to Patrycja żyła w luksusie nadszedł więc czas na przyparcie jej do muru i wyegzekwowanie od niej znacznie więcej pieniędzy. Ninni po wysłuchaniu tej historii wiedział, że mężczyzna nie kłamie. Podał on dużo za dużo szczegółów, które nie były szeroko przekazywane społeczeństwu. Dlatego zapytał, czy Gabriel zgodziłby się na założenie podsłuchu i rozmowę z Iwano. No i Gabriel jak najbardziej się zgadza. Ninni chce wprowadzić do akcji policjanta pod przykrywką, którego Gabriel ma przedstawić portierowi, i powiedzieć, że to właśnie ten mężczyzna to idealna osoba do przyparcia Patrycji do muru i wyciągnięcia od niej więcej pieniędzy. Savioni, po tzw. rozmowie z Carlosem, kontaktuje się z Piną i opowiada, mężczyźnie, i opowiada o mężczyźnie, który im pomoże w wyciągnięciu większej ilości pieniędzy od Patrycji. I mimo, że Pina przyjaźni się z byłą panią Gucci, a ta wysyła jej miesięcznie kieszonkowe w wysokości 16 tysięcy dolarów, to bardzo chętnie przystaje na słowa Savioniego. Nini nakazuje założyć na linię telefoniczną Patrycji podsłuch i o ile kobieta unika mówienia rzeczy kompromitujących, no to pozostali uczestnicy spisku sobie nie odmawiają. I tak doszło do aresztowania, a potem do procesu. Pierwszy raz Patrycja Reziani w sądzie pojawia się 2 czerwca 1998 roku, mimo że jej sprawa już od 20 maja była na wokandzie, no to ona bardzo chętnie korzystała ze swojego prawa do niepojawiania się na sali sądowej. Obrońcy walczyli, żeby ich klientka mogła przebywać we własnym domu do momentu ogłoszenia wyroku z powodów medycznych. Powoływali się tutaj na okresowe ataki epilepsji po operacji guza mózgu. Sędzia się nie zgadza na areszt domowy. Wozy telewizyjne na zewnątrz budynku sądu są w ciągłej gotowości, żeby transmitować live każdą sekundę dla swoich widzów. Patrycja została okrzyknięta przez media czarną wdową. Włosi namiętnie czytali każdy artykuł o byłej pani Gucci oraz oglądali każdy możliwy moment transmisji, gdzie przewijało się to nazwisko. Sprawa Patrycji stała się włoskim odpowiednikiem sprawy O.J. Simpsona i o ile w sprawie Simpsona na główny plan wysuwał się wątek rasy, tak w przypadku Patrycji chodziło o zderzenie dwóch światów biedni versus bogaci. Obrońcy forsowali teorię, że bogata, acz chora Patrycja była kukiełką w rękach Piny, obdarzonej darem manipulacji przez tarota i różne magiczne proszki. I to właśnie Pina miała być mózgiem całej operacji pozbawienia życia Mauricio. A potem Pina miała szantażować Patrycję, że jeśli ta będzie się jej stawiała, no to ona zrzuci winę za zbrodnie na eks żonę Gucci. 3 listopada 1998 roku to jest ostatni dzień procesu. Po siedmiu godzinach narady ławnicy przynoszą swój werdykt. Wszyscy zostali uznani winnymi zabójstwa Maurizio Gucci. Patrycja usłyszała wyrok 29 lat pozbawienia wolności, tak samo jak Horacio Cicala, Ivano Savioni 26 lat, Pina Auriema 25 lat. Benedetto Ceraulo, strzelec, usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Nie był to do końca wyrok, jakiego oczekiwali oskarżyciele, jeśli chodzi o Patrycję, natomiast wszyscy skazani nie na dożywocie mogliby wyjść za 12-15 do 15 lat za dobre sprawowanie na wolność. Kara 29 lat pozbawienia wolności została zasądzona, ponieważ u oskarżonej zostały zdiagnozowane narcystyczne zaburzenia osobowości. Zaburzenie osobowości w przypadku Patrycji pojawiło się, kiedy jej życie, przez decyzję Maurizio, zaczęło być dalekie od tego, jakie sobie wymarzyła, jakie sobie wyśniła. W oczach czarnej wdowy jej mąż odebrał jej rozpoznawalne nazwisko, przywileje, status, luksusy, a wszystko to w chwili, kiedy zażądał od niej rozwodu. W 2011 roku Patrycja miała szansę wyjść warunkowo na wolność dzięki więziennemu programowi przydzielającym do robót publicznych, ale zdecydowała się pozostać w więzieniu. Nigdy w życiu nie pracowałam i na pewno nie zacznę teraz. To jej słowa. Na wolność wyszła w roku 2016, mając lat 67. Odsiedziała 18 lat z zasądzonej kary. W wywiadach skarży się, że musi nosić ubrania z Zary, a córki nie pozwalają jej poznawać wnuków i nie wysyłają jej żadnych pieniędzy. Ostatecznie mogłaby pracować, ale tylko dla Gucci. W końcu to ona jest najbardziej Gucci ze wszystkich członków rodu. No i moi drodzy, to jest koniec dzisiejszego podcastu. Jestem ciekawa, jak bardzo wam on się podobał. Wyszedł trochę bardziej biograficzny niż kryminalny, ale myślę, że w porównaniu do tego co przedstawiłam wam ostatnio, czyli historię Nataniela, no to musimy zachować pewien balans. Razem z aplikacją do słuchania audiobooków i czytanie booków BookBeat bardzo serdecznie dziękuję wam za wysłuchanie tej historii. Tak samo dziękuję Wam za zostawienie łapki, subskrypcji, komentarza. Dziękuję bardzo serdecznie moim wspierającym i każdemu, kto przyczynia się do rozwoju tego kanału. I Jest mi bardzo miło, że chcecie po prostu słuchać moich podcastów. Dziękuję z całego serduszka i do usłyszenia, mam nadzieję, niebawem. Pa pa.